Aby w pełni korzystać z możliwości Samsung Smart TV, musisz mieć połączenie z internetem. Aktualne modele telewizorów Samsung Smart TV mogą łączyć się z internetem przewodowo poprzez sieć LAN lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Wiele modeli telewizorów Samsung Smart TV ma wbudowane karty Wi-Fi. Jeżeli Twój model telewizora nie ma Wi-Fi, możesz połączyć się bezprzewodowo z internetem przy pomocy adaptera Wi-Fi na USB Samsung zademonstrujemy obie metody podłączenia do Internetu tegorocznych modeli Samsung Smart TV. Jeśli chcesz skorzystać z podłączenia przewodowego, wepnij kabel sieciowy z aktywnym połączeniem sieciowym do gniazdka LAN z tyłu telewizora. Naciśnij przycisk Menu na pilocie. Przejdź do pozycji Sieć i wybierz Ustawienia sieci. Wybierz Start, aby skonfigurować połączenie. Rozpocznie się test połączenia z Internetem. Jeśli Twój modem sam przydziela adres IP, Połączenie powinno zakończyć się pomyślnie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wybierz ustaw IP. Następnie wybierz tryb IP i przestaw go na tryb ręcznie. Używając klawiszy numerycznych na pilocie, wpisz ustawienia IP, maski pod sieci, bramy i serwera DNS. Jeżeli nie wiesz, jak prawidłowo wpisać ustawienia, skontaktuj się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym. Po wpisaniu wszystkich ustawień, wybierz OK. Telewizor ponownie przetestuje połączenie. Jeśli test zakończy się pomyślnie, po obu stronach ikonki z modemem pojawią się zielone znaczniki. Wybierz OK, aby zakończyć. Teraz pokażemy, jak skonfigurować połączenie Wi-Fi. Upewnij się, że do telewizora nie jest podłączony kabel sieciowy LAN. Jeżeli twój telewizor wymaga użycia zewnętrznego adaptera Samsung USB Wireless LAN, podłącz go do portu USB 1 z tyłu lub z boku telewizora. Przejdź do menu ustawienia sieci. Wybierz Start aby rozpocząć konfigurację połączenia. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Jeśli Twoja sieć nie pojawi się na liście, upewnij się, że telewizor stoi w zasięgu sygnału z routera bezprzewodowego. Wybierz odśwież, aby wznowić wyszukiwanie sieci. Wybierz swoją sieć bezprzewodową z listy i wybierz dalej. Jeśli sieć bezprzewodowa wymaga hasła, wpisz je przy pomocy wyświetlonej na ekranie klawiatury. Telewizor sprawdzi połączenie z siecią bezprzewodową. Kiedy połączenie powiedzie się, wyświetli się komunikat, sieć bezprzewodowa i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku. Wybierz OK, aby zakończyć. Możesz teraz korzystać z wielu zaawansowanych funkcji Twojego telewizora Samsung Smart TV.